QA, wy zadajcie niesamowite pytania, ja postaram się podać niesamowite odpowiedzi. Zaczynamy. Jak unikać negatywnych ludzi i sytuacji? Zapamiętaj bardzo dobrze jedną rzecz: że jeżeli znalazłeś się już w negatywnej sytuacji, z negatywną osobą, z negatywnymi ludźmi, to jest już za późno. Jak już dzieje się, jak już jest niefajnie, to jest za późno. Lepiej nie pchać, nie próbować wymusić jakąś zmianę. Lepiej to zaakceptować, zrozumieć, że będzie gorzej przez jakiś czas i minie. I później, proaktywnie, taktycznie, wcześniej podjąć tak decyzję, żeby nie znaleźć się w tej sytuacji. I nie chodzi tutaj o unikanie ludzi. Nie chodzi tutaj o to, że, żebyś obchodził ludzi naokoło, żeby nie znaleźć się koło pewnej osoby. Nie ze strachu, dajesz im siłę w ten sposób. Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej podejmujesz tak decyzję w kierunku tego, czego ty chcesz, tego, czego ty wolisz, żeby po prostu podziało się to, co ty chcesz, żeby się podziało, żebyś znalazł się w tej sytuacji, w której chcesz być. I teraz nikt nie będzie mógł namierzyć i powiedzieć, i zobaczyć, że ty coś zrobiłeś. Na zewnątrz to będzie wyglądało tak, że po prostu tak wyszło, że nie masz do czynienia z tą osobą. Tak wyszło, że jesteś. W takiej sytuacji, a nie w takiej nieprzyjemnej, tak to wyszło. Tak to będzie wyglądało na zewnątrz, że po prostu tak to wyszło. Miałeś szczęście. To jest właśnie taktyczne, proaktywne działanie. Bo większość ludzi chce wymusić tą zmianę. Większość ludzi nawet chce znaleźć się w tej sytuacji, gdzie jest negatywnie, żeby wymusić zmianę, żeby zmienić ludzi, żeby dostosować sytuację do siebie. To jest walka niepotrzebna. Z tym nie wygrasz. Może ktoś mieć silnego i wymuszać zmianę, straszyć ludzi, żeby dostosowali się do nich, ale ci ludzie i tak będą trzymali żal, będą chcieli się zemścić w jakiś nieświadomy sposób, będą chcieli pokazać swoje. Zewnętrzne warunki, część zewnętrznych warunków nie kontrolujemy i ta próba tej kontroli jest niepotrzebna i nie prowadzi nigdzie. Jak zacząć pracować nad poczuciem bezpieczeństwa? Ktoś z perspektywy takiej duchowej mógłby powiedzieć, jak otworzyć czakrę podstawy, tą czerwoną, tą pierwszą. Albo ktoś z innej perspektywy mógłby powiedzieć, jak polepszyć swoje finanse. To wszystko jest powiązane z bezpieczeństwem, z poczuciem bezpieczeństwa. Teraz podam dwie rzeczy, które możesz zrobić. Pierwsza: zacznij jeść rzeczy, jedzenie, owoce, warzywa, które są blisko ziemi, które dotykają ziemi i które są w ziemi. Druga rzecz. Zacznij trenować swoje nogi, wzmocnij swoje nogi. Te dwie rzeczy przyniosą Ci więcej poczucia bezpieczeństwa, co zmanifestuje się lepszymi finansami, co zmanifestuje się z lepszym samopoczuciem. Warunki zaczną się zmieniać. Jak to działa? Jedzenie, warzywa, owoce, które znajdują się blisko Ziemi, które są w Ziemi, są. W tym elemencie ziemi, element ziemi to jest powiązany tak metaforycznie, analogicznie z fizycznością, z materializmem, z rzeczami, z pieniędzmi. Element ziemi, ziemia, dostatek, piasek, z tego wszystko wychodzi. To jest baza, dom, masz dom na ziemi. To jest baza, to jest podstawa, musi to być. Na tym stoimy, na tym czujemy się bezpiecznie. Teraz, jak zauważysz naturę, jak zaobserwujesz naturę, to zauważysz, że to jak działa natura, to ma znaczenie. Każda rzecz ma znaczenie. Wszystko jest rozkminione niesamowicie. Jak zauważysz, na przykład świadomość nieświadomość. Jest dzień, jest noc. W nocy śpisz, nie masz świadomości. Jest ciemno, nie widzisz, śpisz, nie masz świadomości. W nocy jest księżyc. Księżyc jest mniejszy od słońca, mniej światła daje, ale jest trochę światła. W nocy Masz trochę świadomości, masz sny, masz przybłyski świadomości. Księżyc. Kobieta, mężczyzna. Pasywne, aktywne. Autonomiczny układ nerwowy. Sympatyczny, parasympatyczny. Aktywność, kortyzol, działanie, odpoczynek. Wszystko się zgrywa. Tak jak natura funkcjonuje, kolory, wszystko jest rozkminione. Teraz, to co jest blisko ziemi, to, co jest w ziemi, jest powiązane właśnie z tym elementem w naszej psychice, w podświadomości, z tym elementem tego bezpieczeństwa. Piasek, nie? Teraz, jak zaobserwujesz, jak poczytasz, jak zbadasz wszystkie te warzywa, te owoce, które znajdują się w ziemi: korzenie, seler, pietruszka, marchewka, ziemniaki, bataty, ziarna soczewica, ciecierzyca, korzeń maki, różne korzenie, różne egzotyczne rzeczy może znaleźć i zacząć jeść częściej. Te warzywa i te owoce wpływają na pewne funkcje w naszym ciele, polepszają pewne funkcje, niektóre rzeczy wpływają lepiej na krążenie, na serce, na wzrok, na różne funkcje naszego ciała, różne organy. Teraz to, że pewne nasze organy, pewne nasze funkcje w naszym ciele zaczną działać lepiej, to spowoduje, że zaczniemy czuć się inaczej ze sobą, będziemy stać inaczej, będziemy funkcjonować inaczej, będziemy podejmować inaczej decyzje. Sprawdź, jak wpływają na ciebie wszystkie te ziemiste rzeczy i zobacz, czy jest jakieś powiązanie. Czy to, jak wpływa na twoje ciało to coś, co jest z ziemi, może witalność, może libido, jak spowoduje, że będziesz się czuł? Więcej pewności siebie, może więcej witalności, więcej odwagi, może lepszy wzrok, może lepiej będziesz widział, może lepiej będziesz mógł się skupiać. To wszystko zmieni Twoje samopoczucie. Będziesz funkcjonował inaczej. Odważysz się, zrobisz to, co Bałeś się zrobić, zaryzykujesz, zadziałasz z większą pewnością, co przyniesie Ci lepsze efekty. Wiemy o tym. Większa pewność przynosi lepsze efekty. Teraz, może w to nie wierzysz, może myślisz sobie, że to nie ma sensu. Zbadaj to i dostarcz dowody do Twojego mózgu, że to rzeczywiście wpłynie na Twoje poczucie bezpieczeństwa. Jak zbadasz, to, to znajdziesz jakieś dowody. Podałem parę funkcji w naszym ciele. Element ziemi to wszystko. Możesz zacząć zagłębiać się i przekonywać swój własny mózg, że to rzeczywiście ma wpływ. I nawet jak nie ma, to jako placebo zadziała. Jak podejmiesz 10 decyzji, w które Twój mózg jest przekonany, że wpłyną na Twoje poczucie bezpieczeństwa, na Twoje finanse, to zrób je i to zadziała. Przekonujesz swój mózg. Jedz rzeczy koło ziemi i trwicz swoje nogi. Jak robisz przysiady z obciążeniem, to jest taki kop. Dużo prądu idzie tam. Teraz to pobudza, pobudza hormony. Daje takiego kopa, taką witalność. Hormony wpływają na nastrój, zmieniają nasz nastrój. W codzienności zaczyna twój układ nerwowy wysyłać więcej energii w nogi. Tak jakby, jak chodzisz, to jest więcej energii, potrafisz utrzymać więcej siły. Wytrynowany układ nerwowy potrafi wysłać więcej prądu, wygenerować więcej prądu, utrzymać więcej prądu w nogach. Większa aktywacja, trochę bardziej rozbudowane mięśnie, to jak chodzisz, to jest dużo energii tam na dole, i stoisz stabilnie. Stoisz inaczej. Przez to, że stoisz inaczej, przez to, że chodzisz inaczej, to inaczej się zachowasz. Bezpieczeństwo. Czujesz się bezpieczniej. Jedz rzeczy, które są blisko Ziemi? Nie tylko. Dodaj, po prostu możesz skupić się trochę więcej takich rzeczy. I trenuj swoje nogi. Kolejne pytanie. Jak jest zdrowo, skoro wszystko jest zatrute? Zdrowie to nie jest jem zdrowo albo nie jem zdrowo, tylko to jest poziom, to jest skala. To jest w jakim stanie zdrowia się znajdujesz? Na takim, na takim, na takim. Jak mówisz i tak wszystko jest zatrute, to skup się. To jest tak, jakby idziesz w innym kierunku, tak jakby. Ta negatywna, ciemna energia Cię zabiera. I chcesz skupić się na czymś, że i tak wszystko jest do niczego. Skup się. Możesz zamiast 20 łyżek cukru dziennie, możesz zjeść dwie. Ogromna różnica. Łyżki cukru w sensie, że może ktoś pije napoje jakieś energetyczne albo jakieś gazowane, słodkie napoje, które mają dużo cukru. Obniż na dwie łyżki cukru dziennie. Jedną do kawy, jedną do herbaty. Jak pijesz alkohol, to obnisz dużo mniej alkoholu. Zamiast butelkę wina, kieliszek wina. Ogromna różnica. Jak ktoś pali papierosy, może zauważyć, że jak ktoś pali papierosy, to jak pali 20 papierosów, przejdzie na dwa papierosy dziennie. Ogromna różnica. Całkiem inaczej. Mniej toksyczności, mniej spięć w organizmie. Wszystko funkcjonuje inaczej. Jeżeli. Zmniejszasz poziom toksyczności w Twoim ciele, to wzrasta Twoja możliwość skupiania się. Może Twój mózg utrzymać lepsze skupienie poprzez stan, w którym się znajduje chemicznie Twoje ciało? Trochę więcej skupienia, trochę więcej kreatywności, trochę więcej myślenia, szybszego myślenia. To jest poziom. Wzrasta i wzrasta i wzrasta. Jak wzrośnie, to będziesz mógł osiągnąć więcej. Jak osiągniesz więcej, to będziesz miał więcej zasobów i poszukasz o jeszcze zdrowsze jedzenie. I to idzie do góry. Więc nie chodzi o to, że jemy zdrowo albo nie jemy, tylko idziemy do góry. Trochę lepiej, trochę lepiej, trochę lepiej. Zobaczysz różnicę, jak zmienia się dieta na trochę lepszą. Zobaczysz tą różnicę. Możesz sprawdzić też różne warzywa, owoce są, które. Są czyste, które nie są podatne na pryskanie. W sensie nie chłoną tego. Zostają w miarę czyste. Możesz poszukać w internecie. Jeżeli się nie mylę, to ananas jest jednym z tych, mango, kalafior chyba. Jest parę takich owoców i warzyw, warzyw które nie chłoną te pestycydy i to pryskanie. Czy myślisz, że istnieje mind control, że kontrolują nasze umysły? Że rząd ma jakieś technologie, gdzie promieniują, wysyłają fale i przytłumiają nasze mózgi, kontrolują nasze mózgi poprzez jedzenie, poprzez korporacje, które wsadzają pewne składniki, pryskają nas samolotami, może przez media piorą nasze mózgi? Ja myślę, że tak. To jest znane. Tak, jakby prawdopodobnie to się dzieje. Myślę, że. Za kulisami dzieją się rzeczy, które zdziwią nas. Że nawet ludzie, którzy są w teoriach spiskowych i rozkmiają to wszystko, nawet oni się zdziwią. Tak myślę. Że dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy za kulisami. Teraz kontrolować nas mogą poprzez strach, traumę i brak zdrowia. Nasze ciało. Jeżeli Masz mniej traumy. Jeżeli leczysz swoją traumę, jeżeli zderzasz się ze swoimi strachami, oswajasz się ze swoimi strachami, leczysz, odchodzisz powoli od strachu, nie boisz się swojego własnego strachu, przestajesz bać się pewnych rzeczy, to wibrujesz inaczej i nie jesteś podatny na kontrolę. Nie może ktoś chwycić, nie może ktoś cię wystraszyć, nie może ktoś cię sfazować, bo się nie boisz. Mniej traumy, mniej strachu, mniej podatny na kontrolę. I zdrowie. Ile toksyczności masz w swoim ciele? Im czystsze jest twoje ciało, tym mniej podatny jesteś na różne niskie wibracje. Następne pytanie. Dlaczego kobiety lecą na pieniądze? Dużo mężczyzn ma żal do kobiet, że myślą o sobie, że pieniądze, że, żeby im było dobrze i tak dalej, że chcą dużo pieniędzy. Teraz. Dużo ludzi nie są świadomi nawet, co składa kobietę. Kobieta ma pewne instynkty wewnątrz, takie pierwotne, które nie może kontrolować. To jest baza, to jest biologia, to jest tak jak oddychanie. Musisz. Kobieta ma wpojone to, że może być matką, że będzie matką, że będą dzieci, że będzie musiała troszczyć się o dziecko, wychować, dbać o dom i tak dalej. Musi być zdrowa, żeby dziecko było zdrowe, żeby ewolucja szła, żeby ludzie byli zdrowi. Ma to wpojone. Teraz mężczyzna, nie zdaj sobie sprawy, ile kosztuje dziecko od pierwszego roku życia do 18. Ile wydasz pieniędzy? Jaka będzie kwota, którą wydasz na dziecko od pierwszego do 18 roku życia? Kwota jest ogromna. Teraz biologia kobiety, instynkt kobiety zmusza ją do patrzenia się na tą kwotę. Nieświadomie skupia kobietę na tą kwotę, bo to jest przeżycie, przetrwanie dziecka. To jest silniejsze od kobiety. I kobieta musi być w dobrym nastroju, cieszyć się, być w takim stanie ekspansywnym, żeby dziecko. Zdrowo się rozwijało. Musi. Nawet jak kobieta nie chce mieć dzieci, zdecydowała się, że nie będzie miała dzieci i nie będzie miała dzieci, to nawet wtedy ma ten instynkt. To jest włączone cały czas. To jest częścią kobiety. To jest natura, to jest biologia. To jest genialność naszej biologii, ludzkości. Teraz możesz mówić, że to nie powinno być tak. To jest tak, jakbyś mówił, że natura nie jest taka, powinna być inna. Bo mi pasuje bardziej, jak będzie taka. To jest natura. Teraz mężczyzna może wybrać. Jest duży wybór. Kobiety są pewne, które chcą elegancję, dużo fajnych rzeczy, a są kobiety, które nie potrzebują takich rzeczy. Możesz się dostosować, możesz znaleźć kogoś na swoim poziomie. Ale nawet, jak znajdziesz kogoś na swoim poziomie, to i tak kobieta będzie chciała cały czas trochę więcej trochę więcej. Pewności, zabezpieczenia, bo to jest instynkt. Teraz możemy złościć się na to, albo możemy być zainspirowani naturą. Lepiej iść z naturą, a nie opierać się i mówić, że powinno być inaczej. Jak idziesz z naturą, to uczysz się, jak zarabiać więcej, bo mężczyzna, jak zarobi więcej, to jemu będzie lepiej. Będzie żył w lepszych warunkach, będzie jemu lepiej i kobiecie, która będzie z nim, będzie jej lepiej będzie nam lepiej, i będzie lepiej ogólnie. Tyle. To jest natura. To nie jest personalne. To owszem, część kobiet są zachłanne, są... chcą wyżerać, myślą tylko o sobie, egoistkami są i tak dalej. To nie jest kobieta, tylko to jest człowiek. I mężczyźni, i kobiety mają, mogą być na przykład zachłanni. Wyżerać, korzystać tylko dla siebie, i tak dalej. To nie jest już element kobiety, to jest element człowieka. Ale to, że ogólnie kobiety lubią pieniądze, to jest natura, to jest biologia. Inspiruje nas na to, żebyśmy mogli stworzyć, zrobić więcej. Następne pytanie. Dlaczego nie możemy udowodnić zjawisk duchowych? Zjawiska duchowe. Od tysięcy lat ludzie doświadczają duchowe, takie paranormalne, metafizyczne zjawiska. Nawet tutaj twoja nowa świadomość piszecie do mnie wiadomości. Piszecie, normalni ludzie piszą do mnie wiadomości. Nie mów o tym nikomu. Nie mówiłem o tym nikomu. Doświadczyłem to, doświadczyłem to, doświadczyłem to, ale nie mówiłem o tym nikomu. Bo ludzie pomyślą, że coś ma mnie tak z głową. I ludzie się wstydzą, powiedzieć, że doświadczyli coś dziwnego, coś nienaukowego. Ale to się dzieje cały czas i działo się zawsze. Teraz, jak ktoś doświadcza coś duchowego, zobaczy coś albo coś poczuje, to nie możemy tego udowodnić z tego powodu, że jak włączasz mózg i chcesz zrozumieć to swoim intelektualnym mózgiem, to włączasz w mózgu wszystkie przekonania, które masz. A mamy przekonania, które są faktami dla naszego mózgu, że to jest życie, to jest bajka, to jest nauka, to są fakty, to są bajki, to jest możliwe, to nie jest możliwe, to przeżywałem całe swoje życie, to przeżywali inni ludzie przez całe swoje życie, to się stanie, to się nie stanie, to jest możliwe, to nie jest możliwe. Włącza się to wszystko. I jak włączasz swój mózg i swoim mózgiem i tymi przekonaniami chcesz zobaczyć i zrozumieć to doświadczenie, to subtelne, to znika ci, bo filtruje się przez to, co jest dla tego mózgu możliwe. Nasze oczy, Nasze zmysły to jest filtr. To tutaj nie istnieje. Ta kamera tutaj nie istnieje. To, to nie są fakty. Nic koło nas. Ta ręka to nie jest fakt. To jest interpretacja poprzez zmysły. To jest filtr. Przefiltrowujemy rzeczywistość. I ten filtr potrafi dotknąć, poczuć dotyk, zobaczyć pewną rzecz. Może kiedyś, w przyszłości. Mózg będzie się rozwijał i rozwijał, i będzie dochodził do pewnych dowodów. Matematyka, równania jakieś, Einstein na przykład przyniósł nam dowody na to, że czas jest względny. Różni naukowcy przynoszą dowody na coś matematycznie, że nie możesz temu zaprzeczyć, że coś, co nie było możliwe, jest możliwe. I później bazujemy na tym nowe technologie, zmienia się nasze życie. Może kiedyś w przyszłości nasz mózg będzie mógł. Oprzeć na czymś, będzie mógł pojąć, przefiltrować pewne doświadczenie i wiedzieć, że to jest możliwe. Na bazie faktów. I wtedy będziemy mogli pewne rzeczy widzieć. Tak ewidentnie. I doświadczać. Do tego czasu nasz filtr, nasz mózg ma takie przekonania. I tyle zobaczy. Następne pytanie. Ktoś napisał: co jeśli u mnie? Bycie sobą polega na tym, że leżę cały dzień w domu i oglądam seriale i czuję się naprawdę, że jestem sobą. Co jeśli to jest prawda? Tak, to jest część ciebie, ale gwarantuję że nie jesteś sobą, jak leżysz cały dzień i oglądasz seriale. Gwarantuję ci to. Część ciebie to jest. Część każdego z nas jest to, że chcemy poleżeć pasywnie, skonsumować coś, odpocząć, nie robić nic to jest część nas, ale duża część Ciebie, która nie jest widoczna tutaj, to jest to, co porusza się w Tobie i mówi, ale chciałbym, żeby to się stało, ale chciałbym, żeby ale chciałbym być w tym miejscu, ale chciałbym, żeby ta rzecz się stała, żebym miał to, ale chciałbym odważyć się zrobić to, ale chciałbym Zadziałać w taki sposób. Chciałbym zrobić te rzeczy. Różne odważne pomysły tak naturalnie przez ciebie przechodzą. To, jest, to jesteś ty. Teraz w tym społeczeństwie jesteśmy przytumieni. To jest złe, to nie jest dobre, to co myślisz tutaj. Nie możesz, nie możesz tego, nie możesz tego. Jesteś bezsilny, jesteś, nie, nie możesz tych rzeczy zrobić. Jesteśmy tak przytumieni, że przez to, że nie możemy wywalić siebie. To idziemy w alternatywę, w tą część nas, która jest łatwiejsza. To oglądanie seriali cały dzień to jest alternatywa. Teraz w jednym z ostatnich filmów polecałem. Wstań, skacz, krzycz, tancz, rób głupie miny, wywal siebie. Ten ruch, żeby uruchomić to, co się dzieje w tobie, żeby osadzić się w sobie żeby przyzwyczaić się na te odważne ruchy, na te odważne działania, żeby oswoić się z tym. Im dłużej poprzebywasz osadzony w sobie, gdzie będą te odważne rzeczy się odgrywały, gdzie to wyjdzie z ciebie, to z czasem w życiu codziennym zacznie cię ciągnąć coraz bardziej do tych twoich rzeczy. Przyzwyczaj się do tego uwalniania siebie. Kończę na tym. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw like. Jeżeli interesujecie kanał i tematyka, to może subskrybować i widzimy się następnym razem.